Radio Wolność. Wolny głos w Twoim internecie. Dzień dobry, szczęść Boże, Dominik Cwikła, podcast Radio Wolność, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie 1 września, więc trzeba coś powiedzieć o Niemczech. W związku z tym nam jaśnie panująca partia postanowiła znowu zacząć rzucać bajki o reparacjach od Niemiec, na które cała masa ludzi mających problemy poznawcze ze świata daje się nabierać. O tym będzie dzisiejszy odcinek. No i zanim przejdę do rzeczy, to przypomnienie. Słuchać można nas na Spotify'u, Anchorze, Mixcloudzie. Wszystkie dostępne opcje, gdzie można słuchać tego podcastu, znajdują się w opisie odcinka na stronie radiowolność.pl, więc zachęcam, żeby przy okazji tam na stronę wejść i kliknąć w powiadomienia. Tak więc tyle słowem wstępu. Szanowni Państwo, temat reparacji od Niemiec, tych rzekomych, się pojawia już od ho, 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 albo i dłużej. Zawsze w okolicach 1 września, no, gdy się wspomina o II wojnie światowej, trzeba oczywiście mówić o temacie reparacji. Generalnie, kto ma choć trochę oleju w głowie, to wie doskonale, że nic z tego nie będzie. Nie to, żebym nie chciał. Chciałbym, jasne, ale no, moje chcieństwo, czy państwa chcieństwo, czy czyjekolwiek chcieństwo, nie ma tutaj nic do rzeczy. No bo Niemcy jasno wyraziły stanowisko, że pieniądze Polsce dali. A to, że Polska je przekazała na jakieś bzdety dla Związku Radzieckiego, to już ich nie interesuje. W związku z tym uważają, że sprawa jest zamknięta i jestem przekonany, że zdania tutaj nie zmienią. No, ale szanowni Państwo, pojawił się w końcu raport, no bo trzeba pelikanów przecież czymś karmić, że Niemcy wyrządzili na konkretną kwotę szkodę Polsce, wyliczono. No, bo tutaj podano taką kwotę pierdyliard, no bo można jakąkolwiek kwotę podać. Jest tak samo realna, jak nazwa tej kwoty, no ale nie, no okej, okay. Wyliczono 6 bilionów ponad złotych, to jest kwota strat, jaką Niemcy mieli tam Polsce wyrządzić w czasie II wojny światowej. Ja nie wiem, czy ta kwota nie jest nawet zaniżona tak naprawdę, no bo tak całkowicie poważnie mówię. No, zniszczenia były niesamowite. Ciężko wycenić wartości chociażby tych materialnych rzeczy, które zniszczono. Nie można wycenić przecież wartości niematerialnej, tak? Zrabowanych dzieł sztuki, zniszczonych. Tego było naprawdę wiele. Warszawa przecież stolica. Kiedyś to było piękne miasto. A jak wygląda dzisiaj, no to każdy, kto tutaj żyje, wie doskonale, jak to wygląda. To nam Niemcy odebrali, to nam zniszczyli. I oczywiście naród niemiecki, ponieważ no, demokracja chciał wybrać przecież Hitlera do władzy i podążał za swoim Führerem, chcieli tego, no to oczywiście naród niemiecki ponosi za to moralną odpowiedzialność. Nikt tutaj tego nie będzie próbował negować, mam nadzieję. Tak samo, no oczywiście reparacje powinny zostać wypłacone, ale proszę Państwa, jak wspomniałem, Niemcy uważają, że tę sprawę już zamknięto. Było dogadanie się, była sprawa załatwiona i dla nich tak to wygląda. I przypominam, co ja chcę, co Państwo chcą, nie ma tutaj nic do rzeczy. To jest kwestia tylko i wyłącznie polityczna, a no na Niemcy jednak, no, RFN to jest państwo szanujące się, w przeciwieństwie od III RP, w związku z tym jestem przekonany, że zdania w tej kwestii nie zmienią, a już na pewno takiej kwoty wypłacać nie będą, w dodatku w obliczu kryzysu. No ale szanowni Państwo, to jasno sobie powiedzmy, w tej całej narracji o reparacjach rzekomych od Niemiec, która już od lat się ciągnie niczym po prostu informacja o niby zamachu smoleńskim, gdzie już mieliśmy wkrótce tam co miesiąc poznawać prawdę, co robić coraz bliżej prawdy i tak dalej. Ten temat reparacji podnoszony jest tylko i wyłącznie również z przyczyn politycznych, wewnątrzpolitycznych. Nikt za granicą nie traktuje poważnie tych roszczeń, a szkoda, no ale wątpię po prostu, żeby kiedykolwiek się to zmieniło, nawet gdybyśmy mieli sensowny rząd. Kwestia roszczeń podnoszona jest po to, żeby pelikanów utwierdzać w wierze. Cały czas się wspominało o tych reparacjach, później coś tam była mowa, że będą jakieś wyliczenia, no a teraz podano jakąś tam konkretną niby kwotę, no i się kontynuuje ten temat. Jaki jest tego cel? No po pierwsze, jak wspomniałem, utwierdzić pelikanów w wierze, że rząd coś chce od Niemców odebrać. Jak wiele razy wspominam, w demokracji, no jako że wybierają ludzie niezależnie od kompetencji i wieku, a w Polsce głównym elektoratem są osoby 50+, no to też o wiele mocniej działa na wyobraźnię niż na mnie, czy na jeszcze młodsze osoby, tak? Ponieważ ta kwestia wojny, II wojny światowej, o wiele jest żywsza w osobach starszych. Szczególnie, no może 50+ to nie, ale jeżeli osoby przecież żyją jeszcze, które pamiętają
pamiętają II wojnę światową, w związku z tym o wiele chętniej dadzą się nabrać na to, że coś tam niby rząd załatwia w tej sprawie, że jakaś tam sprawiedliwość w końcu będzie wymierzona. No nie, nie będzie. To jest tylko i wyłącznie narracja polityczna, no i bajdurzenie. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Tym tematem można ponownie, tak poruszając go ponownie, ale no temat jest skuteczny, jak wiemy, można nim przykryć to, co się dzieje w kraju w chwili obecnej, czyli z jednej strony mega drożyzna, z drugiej strony bezsensowna polityka rządu w obliczu tej drożyzny, bo się po prostu gasi pożar benzyną, tak? Dopłaty do węgla, już media już podawały, w jaki sposób to ludzie wykorzystują, żeby po prostu nachapać się jak najwięcej, no bo prawo napisano na kolanie, tak? Efekt jest taki, że po prostu według tego przepisu, który stworzono, tych dopłatach do węgla, tak naprawdę w ramach jednej rodziny można podzielić się na kilka różnych gospodarstw domowych, gdzie każde będzie wnioskować o dopłatę i nie ma jak tego zweryfikować, więc można takie buble przykryć. Można przykryć też chwilowo tematem reparacji fakt, że zwyczajnie będzie problem z energią wkrótce. I to no, nie z powodu Putina i tak dalej, a z powodu bezsensownych działań rządu, tak? No a przypominam, że wielka histeria to już minęła, ale to no, tam było mnóstwo bezsensownych rozporządzeń wydawanych w imię walki z pandemią. Tak samo teraz, no, w imię walki z Putinem wstrzymało się dostawy węgla do Polski, za które już Rosjanom zapłacono. No, w jaki sposób ma to w Putina uderzyć, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, no ale bądźmy szczerzy, tu nie chodzi o logikę, a tylko po prostu o pognębienie narodu polskiego i osób mieszkających tutaj, szczególnie tych, którzy jakoś trochę lepiej, to dokładniej te sprawy widzą, no bo no, w momencie, kiedy ktoś widzi coś takiego, takie bezsensowne działania, no kretyńskie wręcz, i do tego słyszy całkowicie nieironicznie te uzasadnianie, że to jest walka z Rosją, no zapłaciliśmy Rosji i nie odbieramy towaru, no chciałbym mieć takiego wroga po prostu, naprawdę chciałbym, żeby ktoś w taki sposób ze mną próbował walczyć. Kolejna kwestia, szanowni państwo, to kwestia obcokrajowców w Polsce. Po pierwsze, przypominam, że za rządu PiS straszliwie imigracja wzrosła do naszego kraju, tak? Ze wschodu, nie tylko z Ukrainy. O tym już parę lat temu alarmowałem, chociażby na portalu enchas.com czy kontrrewolucja.net. Imigracja po prostu do nas straszliwie wzrosła. To, co Platforma chciała zrobić, przyjęcie tam 6 czy 8 tysięcy tych no tak zwanych uchodźców, no imigrantów z krajów arabskich, to naprawdę jest pikuś przy tym, co odstawił PiS. Ale szanowni państwo, to i tak jest to, co działo się wcześniej, to nic w porównaniu z tym, ilu Ukraińców do nas teraz przybyło. Okej, ja rozumiem kwestię, że uchodźcy i tak dalej, ale większość terytorium Ukrainy nie jest objęta działaniami zbrojnymi. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego ich aż tylu u nas jest, no ale mniejsza z tym. Tematem reparacji można przykryć właśnie również tę kwestię imigracyjną i uchodźczą. Dlaczego? No bo no temat reparacji kojarzy się z patriotyzmem. Walczymy o polski interes, tak? Dbamy o Polskę, o państwo polskie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, gdy ktoś jest takim pelikanem z gwoździem w głowie, no to trudniej mu będzie skojarzyć wątki, że no w sumie to jest to samo ugrupowanie, które im nie tylko ukrainizuje Polskę, ale również ogólnie wprowadza multikulti, zwiększając drastycznie napływ osób z Dalekiego Wschodu, z terytorium szczególnie Indii czy Pakistanu. Bo to jest też problem, szanowni państwo, u nas w Polsce i nie to nie Platforma się do tego przyczyniła, tylko rzekomo patriotyczny PiS. Tak więc, szanowni państwo, teraz ten temat będzie wałowany i wałowany. Im szybciej da się sygnał i mocniejszy, że nie dajemy się na to kupić, że nie zasłonicie problemów, jakie mamy hasłem o reparacjach, które pojawia się co roku już od wielu lat i nic z niego tak naprawdę nie ma totalnie, no to tym szybciej uda się po prostu ten temat zaorać. Żeby było jasne, podkreślam to, co na początku. Jeśli by się udało reparacje walczyć, fajnie, ale ja po prostu nie wierzę w to, że to jest możliwe, bo tutaj trzeba byłoby potężną siłę zastosować wobec państwa niemieckiego, siłę, której na chwilę obecną nie mamy. I żebyśmy taką siłę zdobyli, to musiałoby minąć kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat jakichś dobrych rządów, być może nawet autorytarnych, które by jednak dbały o interes Polski, bo na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie na Niemcach niczego takiego wymusić. Zresztą kwestia, jak traktują nas chociażby w kwestii KPO, to dobitnie pokazuje, że państwem polskim na chwilę obecną na arenie międzynarodowej się pomiata. Zresztą z aprobatą rządzących tymże państwem,
No bo wiemy doskonale przecież chociażby podejście do Stanów Zjednoczonych, jakie jest wiernopoddańcze. Teraz z kolei władze państwa polskiego non-stop przy każdej okazji gadają o państwie ukraińskim, że musi wygrać i że dbamy o nich. No spoko, tylko że Ukraina nie jest naszym sojusznikiem, my nie jesteśmy w stanie wojny, tymczasem koszty ponosimy, jakbyśmy to my byli na linii frontu. Nie ma ku temu żadnego sensownego, racjonalnego, merytorycznego uzasadnienia. Opiera się to tylko i wyłącznie na histerii oraz na takiej mantrze, że rzekomo Ukraina walczy za nas, co nie jest prawdą, ponieważ na Ukrainę Rosja napadła i nikogo normalnego to nie powinno dziwić, że tak się stało, ponieważ to było do przewidzenia. Jedyne, co mnie zaskoczyło, tak jak pisałem wielokrotnie przy początku wojny w lutym i na początku marca, jedyne, co mnie zdziwiło, że tak późno Rosja napadła na Ukrainę, bo to, że napadnie, to było oczywiste, ponieważ skoro Ukraina odłączyła się od Kremla, no to po pierwsze Krym, a po drugie wschodnia Ukraina, która jest po pierwsze rosyjskojęzyczna, a po drugie bogata w surowce i w przemysł. W związku z tym Rosja tego na pewno nie odda i było oczywistym, że ich napadnie. No ale to o tym niedobra mówić, bo tutaj jest jakaś logika się pojawia i konsekwencja i okazuje się nagle też, że rządzący w sumie jakąś głupią politykę prowadzili. No o tym wiadomo, nie mądra o tym mówić. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam, że słuchać można nas na Spotify, Anchor FM, Mixcloudzie, SoundCloudzie i we wszystkich miejscach, na których ten podcast jest wrzucony. Spis tych wszystkich miejsc znajduje się w opisie tego odcinka. Zachęcam także, żeby odwiedzić radiowolność.pl, to jest strona internetowa tego podcastu, i tam kliknąć takie powiadomienia. Jak wejdzie nowy odcinek, będą Państwo dostawali prosty komunikat o tym, że jest nowy odcinek, żeby nic Państwu nie uciekło, ponieważ z mediów społecznościowych pod ten podcast nie zakładam, bo i tak media społecznościowe blokują tego typu treści, więc nie ma sensu tworzyć nowego. Dziękuję ponownie za uwagę. Dominik Cwikła. Do usłyszenia następnym razem. Zostańcie z Bogiem. Radio Wolność. Wolny głos w Twoim internecie.